To bym myślał, że to jest choroba woli, destrukcja, sam bym nie wiedział, jak na to patrzeć. Jedną ucieczką przed życiem to jest to, że jeżdżę rowerem, bo tak bym się musiał bić wszędzie, nie? I to, co najdziwniejsze, nie młodzież mi zaczepia, tylko dorośli. Pijaka w autobusie się nie ruszy, jak jedzie, a do mnie się zawsze zaczepiali, to kierowcy autobusu i policja. Z jednej strony to się nazywa zespół Tureta, z drugiej strony choroba tików, łagodnie mówią. Z trzeciej strony mówią nerwica natręt, a jeszcze inni mówią taniec świętego Wita. A w gruncie rzeczy chodzi o to, że genezy tego nikt nie zna, nie? Znaczy to jest choroba neurologiczna z objawami psychicznymi. Może nie jest takim, jak posłowie mają, ale też się można wykrzyczeć. No i tak, większość w sumie jest objawów psychicznych, nie? W moim przypadku są tak zwane echolalia, czyli odgłosy się wydaje. Ja tam kiedyś szczekałem, no takie różne. No, potem są korporalia, czyli się przeklina, nie? A u mnie się mieszają treści religijne z treściami religijne z seksualnymi, nie? Także mam hasła, no sam się czasami śmieję, czasami sam w nocy, czy jak sam jestem gdzieś, się śmieję. I jedne objawy się kończą, drugie się zaczynają, więc to jest jakby sprzężenie zwrotne. Im bardziej walczysz, tym to bardziej uderzaj. Tak jak się będę czuł. To tylko Turety potrafią. Zacząłem rozróżniać chorobę od siebie, nie? Bo nawet myślą, że to jest twój charakter, to jest choroba. Na przykład, kobiety to piją. Ja mam taki nawyk, że piłem, coś piję i liczę, nie? Aż piję, ile łyków. A potem przeczytałem w książce, że to jest objaw tej choroby, nie? Przymus mam, jak kroję chleb, krojenia się, jak jem coś gorącego, to do sobie na łeb nalać. Nawet jak głupią podłogę zamiatam, czy nieraz poliżę tą szufelkę, no takie, albo idę do toalety i wyjść to rękę do muszli. Ja myślałem, że to są moje jakieś takie nawyki, a to dużo ludzi takie jest. Jak myję na przykład podłogę, to wiem, że zaraz muszę iść głowę umyć. No bo kobiety, zachcę na łeb. No książka była dla mnie cenna, no dostać książkę od Kamińskiego z autografem, i co z niej zostało? Dlatego ja wiem, że ze wszystkim tak jest. Ja z tym nie walczę, ale zanim do tego doszedłem, to mi to kupę lat zabrało. Dwie próby samobójcze i niezrozumienie i ze strony bliskich i znajomych, dlatego najpierw ja się musiałem poukładać, być w harmonii sam z sobą, nie? A gdybym walczył cały czas z chorobą, to bym się kręcił w kółko. Któregoś dnia przestałem walczyć i zrobiłem sobie taki psychological profile. I od tego czasu zacząłem sobie ustawiać okoliczności pode mnie, a nie ja pod okoliczności, nie? Taką belką. A ty kurwa. Mówi się o Turetach, że wszyscy to są inteligentni. No Mozart miał Tureta na przykład, nie? Był kiedyś taki film na Klaudu, że on tak rzucał głową, to też jest Turet. W Akademii Policyjnej jest taki aktor, tak krzyczy zawsze. Jest chirurg w Nowym Jorku, który ma Tureta. Nie wiem, jak on kroi tych ludzi. Tu mam czasopisma z Turet, z Syndrome Association dostaje. Piloci są przecież w Nowym Jorku, w Ameryce są i zawodnicy. To jest normalnie fascynujące. Bo ty, żeby krzyczeć, to musisz wydawać energię, a żeby nie krzyczeć, to muszę się spinać. No. Miałem taki numer kiedyś, że szedłem ulicą i mi język padł do gardła. Raz w życiu mi się to zdarzyło. Raz w życiu mi się to zdarzyło. I za go chwyciłem. Chyba z 5 minut stałem, jeszcze skakałem. No nikt mi nie pomógł, nikt nawet nie podszedł. Tam masz knajpę u Bociana i u Tainera, nie? Tu jest u Breka. Breku mnie nazywałem w Gliwicach. Ta knajpa u Breka. Jak każdy facet byłem w trzech związkach, jedną dziewczyną kiedyś mieszkałem, typicznie 3 miesiące.
No było różnie. Potem byłem z taką Larysą, Ukrainką. I wiersze zawsze pisałem dla kobiet i kwiaty lubiłem zaskakiwać. A potem byłem z Ewą 3 lata i urodziło nam się wspólne dziecko, aczkolwiek potem żeśmy się rozstali. Co ja podziwiam, to żona to wytrzymała 3 lata, nie? Jak się urodziła Weronika, obawiałem się, że to jest choroba dziedziczna i tak dalej, ale lekarze mnie zapewniają, że dziecko nie będzie chore. Tą knajpę między innymi otworzyłem dla niej, żeby jej teraz na przedszkole. Kobietom posłać jej pieniążki na przedszkole. Co dziwne. Jak już nie będzie miała ojca przy sobie, bo ona raz do roku tu przyjeżdża, nie? A ja tam nie jeżdżę. No. Koleżanek mam mnóstwo i lubię się pobawić, potańczyć, ale nie chcę być na razie... Jakbym mógł być teraz w związku, w takim relationship, że mieszkam sobie osobno, bo ja sam dla siebie jestem często uciążliwy. No to ja poczekam, że ja mam do 22, nie? A o której byście przyszły? No ja już... Chcę się witam, sorry. Ale nie, przyszłbyś? O której? Mamo! Rezerwacja stolika ma być na No dawaj ten rower, no! Co on kombinuje, no co on kombinuje, jak mu ktoś A rób nim co chcesz, to jest twój rower! W ogóle to w Lipcu jestem czwartą osobą, która maratony 100-kilometrowe biegała. Ja 400 przebiegłem, ludzie biegają po... Kobietki, to jest dziwne. Po 25, a ja 4 przebiegłem dlatego, żeby to nie było, że kwestia przypadku. 3 razy byłem w Atenach. A dlatego, że mnie rzuca, ja mam utrudnioną koncentrację i w sumie mój organizm dłużej pracuje, nie? Mi to zajęło 12 godzin. Dużo ludzi mnie akceptuje ze względu na sport. Gdybym był zdrowy, też bym to robił, bo 20 lat temu, jak zacząłem uprawiać biegi, to mnie to fascynowały biegi. 7 lat temu właśnie taki głos intuicji do mnie doszedł na te wyprawy polarne. I wbrew pozorom wyprawa polarna jest łatwiejsza niż maraton, bo ciągnięcie sanie nie jest takie trudne. Im dłuższa lina cycki, tym lepiej. Samotność to jest względna, a wiatr i mróz to jest właśnie tylko ta atrakcja, te okoliczności zewnętrzne. Tam nie ma presji czasowej, nie? Taki trening na oponach ma dupnie aspekt bardziej psychologiczny niż fizyczny. No, organizm się niby przyzwyczaja, kręgosłup, mięśnie, ale tam jest nowy wysiłek, ekstremalne warunki, także siła w sumie tkwi w psychice, a nie w mięśniach. W sumie jak czytam tą książkę Kamińskiego, bo dostałem od niego z autografem. Jakbyś widział, jak ta książka wygląda. Ale jak mam wierzyć intuicji, jakbyśmy się spotkali, jak się spotkamy po latach, to to mam takiego ducha właśnie samotnika. A trzeba takie dwa punkty wyprawy, nie? Punkt pierwszy wyprawy, iść do oporu, do ostatniego kilometra. Punkt drugi, jeśli zabraknie sił i człowiek zwątpi w siebie, wszystko stanie się bezsensem, to patrz punkt pierwszy. I na tym to polega, że ja mam właściwie motywację, pielęgnuję je od ponad 7 lat i teraz po roku przygotowań chcę to uczynić dla siebie, nie na pokaz, właśnie bez poklasku, bez krytyki, bez oskarżeń. Człowiek sam ze sobą walczy, sam sobie narzuca dystans i dlatego może mi to pozwoli bardziej ujarzmić swoje ciało. Już się za dużo wycierpiałem, żeby się rozczulać nad sobą. O wszystko trzeba walczyć. Walczysz o siebie, walczysz o uczucia, walczysz o biznes, walczysz o wyniki sportowe, o sponsorów. I tak mi zostanie raz do końca życia.